ten wyjątkowy wieczór, gdy zgromadziliśmy się w parafialnej świątyni naszej jarosławskiej kolegiacie na zakończenie roku 2018, chcemy powtórzyć słowa psalmu 65. Natchniony przez Ducha Świętego autor tak się modlił. Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie. Tobie śluby dopełniać, co próśb wysłuchujesz. Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik, wyznając nieprawości. Przygniatają nas nasze przewiny. Ty je odpuszczasz. Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz, mieszka on w Twoich pałacach. Niech nas nasycą dobra Twego domu, świętość Twojego przybytku. Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami, Boże nasz Zbawco, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich, który swą mocą utwierdzasz góry. Jesteś opasany potęgą, który uśmierzasz burzliwy szum morza, huk jego fal, zgiełk narodów. Przejęci są trwogą mieszkańcy krańców ziemi z powodu Twych znaków. Ty zaś napełniasz radością podwoje zachodu i wschodu. Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, ubogaciłeś ją obficie. Strumień Boży wodą jest wezbrany, zboże im przygotowałeś. Tak przygotowałeś ziemię, bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś jej skiby. Deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej plonom. Rok uwieńczyłeś dobrami swymi. Gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj. Stepowe pastwiska są pełne rosy, a wzgórza przepasują się weselem. Łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem, wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają. Bracia i siostry, ten psalm to hymn opiewający majestat i moc Boga. Jest modlitwą dziękczynną za obfite deszcze wiosenne, które uchroniły kraj od klęski głodu, zapewniając mu bogate plony. Lud wyraża wdzięczność za doznane łaski Boże, w szczególności za łaskę darowania win. Autor wysławia Boga jako Pana świata, którego władzy podlega zarówno natura, jak i wszystkie narody ziemi. Rozwija w tym psalmie myśl, że Bogu należy się dziękczynienie za dobrodziejstwa urodzaju. Więc bracia i siostry, świadomi obdarowania i wysłuchanych próśb, zgromadzeni na tym wzgórzu świętojańskim, chcemy w ten wieczór wznosić okrzyki radości, pełne uwielbienia, i chcemy śpiewać pieśni dziękczynne. Rok uwieńczyłeś swymi dobrami. W wymiarze duchowym odkrywaliśmy w 2018 roku
osobę Ducha Świętego. Uświadamiając sobie, że żyjemy w czasach spełnienia obietnicy Jezusa, Duch Święty został nam dany i On buduje swój Kościół z naszych serc. To w Duchu Świętym wołamy do Boga: Abba, Ojcze, Tatusiu. I to Duch Święty pomaga nam mówić: Panem jest Jezus, umacniając naszą wiarę. I On, Duch Święty, rozlewa miłość Bożą w naszych sercach. Patronem tego roku i przykładem, jak Duch Święty działa w ludzkich sercach i w ludzkim życiu, był dla nas święty Stanisław Kostka, patron dzieci i młodzieży, ogłoszony patronem roku z racji 450. rocznicy jego śmierci. Rok uwieńczyłeś swymi dobrami. W roku, który kończymy, w naszej ojczyźnie obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości. Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami, Boże nasz Zbawco, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz. Świętując to wydarzenie sprzed 100 laty, uświadamialiśmy sobie, że to był naprawdę cud. Po 123 latach niebytu politycznego Polska na nowo pojawiła się na mapach Europy i świata. Polska zmartwychwstała. To wydarzenie świadczy o potędze Boga. To dzięki Bożej mocy i ofierze naszych przodków został uśmierzony burzliwy szum morza, huk jego fal, zgiełk narodów. Nastała godzina sprawiedliwości. I jako żywy pomnik tego wydarzenia powstała przy naszej parafii szkoła, liceum ogólnokształcące. I w to stulecie, bracia i siostry, wpisała się także pamięć o naszym świętej pamięci arcypasterzu Ignacym Tokarczuku, którego życie i działalność wypełniła przestrzeń tego stulecia, a któremu Jan Paweł II, największy autorytet świata, nadał tytuł Pasterz Niezłomny. Pięknie uczciło setną rocznicę jego urodzin Towarzystwo Przyjaciół Sługi Bożej Anny Jenke. Rok uwieńczyłeś swymi dobrami. W wymiarze parafialnym przeżyliśmy intronizację serca Pana Jezusa, wyrażając pragnienie, aby Jezus był królem naszych serc i naszych rodzin i naszej ojczyzny. Bo wiemy, że gdy On przechodzi, to wzbudza urodzaj. Błogosławione przechodzenie Jezusa. Rok uwieńczyłeś swymi dobrami. Boże życie otrzymało tu, w tej naszej świątyni, 102 dzieci przez sakrament chrztu, czyniąc je dziećmi Bożymi. W ubiegłym roku chrztów było 99. Sakrament małżeństwa zawarło 35 par, rozpoczynając w imię Boże życie we dwoje, budując wspólnotę małżeńską i rodzinną. W ubiegłym roku tych małżeństw zostało zawartych 52. Duch Święty uczynił sobie świątynię
z 55 serc młodych parafian, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. W ubiegłym roku tych osób było 68. Do pierwszej komunii świętej przystąpiło 96 dzieci. W ubiegłym roku 81. Do komunii świętej przystąpiliśmy około 110 tysięcy razy, w tym około 90 osób chorych odwiedzanych w pierwsze piątki miesiąca. Do wieczności odeszło 105 osób. W ubiegłym roku 89. Modlimy się, niech będą szczęśliwi, niech zamieszkają w niebieskich pałacach, niech ich nasycą dobra Twego domu, Panie, świętość Twojego niebieskiego przybytku. Rok uwieńczyłeś swymi dobrami, w wymiarze parafialnym symbolem Bożego błogosławieństwa jest uwieńczony remont naszych organów. Napisał o nich obecny podczas inauguracji pan Arkadiusz Popławski, wykonujący pierwszy koncert organowy. Napisał tak: jestem pod wielkim wrażeniem precyzji i kultury wykonania wszystkich prac. Cieszy, bracia i siostry, że przy tych odnowionych organach odradza się działalność parafialnego chóru, który ma bogatą tradycję w naszej parafii. Cieszymy się także kolejnym etapem wykonanej odnowionej polichromii. Podczas odbioru wykonanych prac przedstawicielka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pani Olęcka podeszła do pani Kazimiery Wajdy, głównej artystki renowacji naszej polichromii, ucałowała ją i pogratulowała tak solidnie i pięknie wykonanej pracy. Rok uwieńczyłeś swymi dobrami. Potwierdza te słowa także liczby, sumy wydatkowanych funduszy. Na polichromię 240 tysięcy złotych. Na organy 355 tysięcy. Na ogród różańcowy w skład tej pracy wchodziła wycinka drzew, nasadzenie nowych, wykonanie punktu widokowego 117 tysięcy złotych. Na kuchnię zakup materiałów budowlanych 20 tysięcy złotych. Budowa magazynu na potrzeby parafialne 25 tysięcy złotych. Daje nam to sumę 757 tysięcy złotych. Tyle w tym roku wydaliśmy pieniędzy na prowadzone prace remontowe. Otrzymaliśmy wsparcie od ministra kultury i dziedzictwa narodowego na polichromię 130 tysięcy, na organy 180 tysięcy, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na polichromię 45 tysięcy, od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ogród 57 160 zł i Polska Spółka Gazownictwa przekazała na budowę kuchni 20 tysięcy złotych. Razem dało nam to 432 tysiące złotych, 160 złotych. Przychody z parafii wyniosły 360 tysięcy
758 zł. W tym z ubiegłego roku 60 918 zł. Ofiary złożone w drugą niedzielę miesiąca oraz przekazane indywidualnie i na konto 142 655 zł. Ofiary złożone na stacje różańcowe 26 tysięcy, z kolędy 13 500, z racji czynszu i dzierżawy parafialnych gruntów 61 200, z ofiar z pozostałych niedziel 56 485 zł. Ponadto zostały przywiezione kamienie na realizację stacji różańcowych, których wartość z transportem wynosi 22 tysiące złotych. I na koncie pozostają środki na wykonanie stacji różańcowych w wysokości 35 918 zł. Więc bracia i siostry, możemy z wdzięcznością powtórzyć te słowa psalmisty: rok uwieńczyłeś swoimi dobrami. Dziękując Panu Bogu, chcemy też dziękować tym wszystkim, którzy przez swoją modlitwę, ofiarowane cierpienia, złożone ofiary, a także pracę przyczynili się do pomnożenia tych dóbr, a przez to okazali się narzędziem w ręku Boga i znakiem Jego opatrzności. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim pracującym przy naszej parafii i Panu Kościelnemu, i Panu Konserwatorowi, i Panu Organiście, i wszystkim wolontariuszom, grupom parafialnym za ich zaangażowanie w budowanie tej naszej parafialnej wspólnoty. Szczególne podziękowanie przekazuję siostrom zakonnym i naszym drogim księżom, którzy na co dzień podejmują trud głoszenia Ewangelii. Bracia i siostry, aby nasze dziękczynienie było pełne, to każdy z nas musi przywołać swój wymiar osobisty i do tego wspomnianego tu dobra dopowiedzieć to, co każdy z nas doświadczył. Dobro, którego doświadczył i które wykonał. Ale też w ten wieczór zgromadzeni uświadamiamy sobie wymiar naszych słabości. I chcemy powtórzyć te słowa psalmisty. Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik, wyznając swe nieprawości. Przygniatają nas nasze przewiny. Ty je odpuszczasz. Dzisiaj przychodzimy przeprosić Pana Boga za wszelkie nasze nieprawości, za nasze słabości. Tak, one nas przygniatają, te słabości osobiste i te społeczne. Chciałbym w ten wieczór wspomnieć bardzo drażliwy wymiar tej społecznej słabości. Bracia i siostry, połowa dzieci ochrzczonych w naszej parafii to dzieci, których rodzice nie mają zawartego sakramentu małżeństwa. Połowa z tych dzieci. Co za tym idzie, brakuje fundamentu tym rodzinom. Rodzi się pytanie, jak ich rodzice
wychowają w wierze te dzieci. Do tego często dochodzi problem, że chcą, aby świadkami chrztu byli ludzie, którzy także żyją bez związku sakramentalnego. I trudno wytłumaczyć, że to nieewangeliczne i Kościół nie aprobuje takiej drogi. Obrażają się, odchodzą, a czasem nawet jeszcze więcej. Więc, bracia i siostry, to rzeczywiście bardzo bolesna sytuacja. I jeszcze o jednym wspomnę, bardzo bolesnym zjawisku. Co najmniej 3 młode osoby w naszej parafii w ostatnim czasie targnęły się na swoje życie. Żal serce ściska, że brakło w odpowiednim momencie przy nich bratniej duszy, która by ich uchroniła przed desperackim czynem. Pozostaje nadzieja, że Bóg odpuszcza nam nasze przewiny. Więc, bracia i siostry, za kilka godzin nowy 2019 rok. Patrzymy z ufnością w ten kolejny odcinek dziejów, bo Bóg jest Panem świata. Bóg jest Panem naszej ojczyzny i jej dziejów. Jego władzy podlega zarówno natura, jak i wszystkie narody ziemi. W naszej ojczyźnie z woli Episkopatu będziemy kontynuować odkrywanie działania Ducha Świętego we współczesnym Kościele i odkrywać owoce, które rodzi w naszych sercach ta Boża działalność. Prosimy więc z ufnością tu, przed cudownym obliczem Matki Bożej Królowej Rodzin, aby Pan rok, który nadchodzi, także uwieńczył dobrami. Bo jesteśmy świadomi, że gdzie On przechodzi, wzbudza urodzaj. I powtarzamy z głębi serca: szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz. Mieszka on w Twoich pałacach. Panie, niech nas nasycą dobra Twego domu. Niech nas nasyci świętość Twojego przybytku. Amen.